potwierdziło się. Liczna ilość głosów zdobyta przez kandydata na burmistrza w pierwszej turze wyborów samorządowych utrzymała się podczas drugiej tury. Przewaga była znacząca za pierwszym razem nad 7 kontrkandydatami i za drugim razem, kiedy mieszkańcy mieli do wyboru już tylko 2 panów. Rafał Dąbrowski został wybrany na burmistrza Ostródy. Na Rafała Dąbrowskiego zagłosowało 6541 mieszkańców Ostródy. Na drugiego kandydata, Ryszarda Kowalskiego, oddano 2560 głosów. To była z pewnością ciężka noc, dlatego prosimy panów chociaż o krótki komentarz dotyczący wyniku wyborów. Mogę tylko pogratulować Rafałowi Dąbrowskiemu wygranej. No i myślę, że będziemy mogli liczyć na współpracę w przyszłej radzie. Muszę powiedzieć, że kilka uczuć miesza się ze sobą po tak fantastycznym wyniku, bo z jednej strony jest wielka radość i zadowolenie, z drugiej olbrzymia odpowiedzialność, bo ten wynik wyborczy, też 6541 głosów, to olbrzymi kredyt zaufania i też najwyższy historycznie wynik kandydata na burmistrza, także nic tylko brać się do ciężkiej pracy dla ostrudzianek i ostrudzianek. Na krótko po tym, jak pojawiły się nieoficjalne wyniki, ale już świadczące o dużej przewadze Dąbrowskiego, Rafał opublikował czytelny, radosny komunikat. Dziękuję, nie zawiodę. Cóż pozostaje dodać? Panie burmistrzu, Ostróda liczy na pana. W czerwcu podróżni wsiądą do pociągu z nowych peronów. Zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Podróżni mają skorzystać ze wszystkich zmodernizowanych peronów na stacji Olsztyn Główny. Inwestycja na kwotę 423 milionów złotych netto współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z programu operacyjnego Polska Wschodnia. Już teraz widać różnicę, jak dworzec wyglądał jeszcze w 2023 roku, a jak wygląda obecnie w roku 2024. Prace postępują nie tylko na peronach, ale również przy budowie przejścia pod torami, które zapewni bezpieczne dojście nie tylko od strony budynku dworca, ale także od zatorza. Do przebudowanych i wygodniejszych peronów numer 3 i 4 już od 9 czerwca bieżącego roku dołączą kolejne nowe perony numer 1 i 2. Jest już konstrukcja nowych obiektów, a wykonawca montuje nawierzchnię. Ustawiane są także ławki i gabloty informacyjne. Intensywne prace prowadzone są również w nowym 140-metrowym przejściu podziemnym, które zapewni wygodny dostęp na perony i do pociągów z 2 stron miasta, od strony budynku dworca i od ulicy Marii Ziętary-Malewskiej na Zatorzu. Zostały wykonane wszystkie segmenty tunelu połączonego z budowanym dworcem. Wewnątrz obiektu postępują prace wykończeniowe. Wykonawca układa na ścianach płyty granitowe oraz instalacje elektryczne. Montowane są pierwsze schody ruchome, urządzenia są już w wyjściu na peron 3 i 4. Powstają również windy, które ułatwią dostęp do kolei osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Do szerszego i wyższego przejścia będzie także dostęp od strony ulicy Marii Ziętary-Malewskiej. Powstało przeszklone zadaszenie wejścia do tunelu. A także budowę dojścia do istniejącego chodnika. Zbudowana zostanie wiata z miejscem na 20 rowerów. Udostępnienie podróżnym nowego tunelu zaplanowano z końcem maja. Ze względu na trwającą budowę dworca kolejowego, wyjście w kierunku Placu Konstytucji 3 maja będzie odbywać się przez peron numer 1. Ku końcowi zbliża się także budowa układu torowego. Gotowych jest ponad 26 km torów oraz 114 rozjazdów wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i siecią trakcyjną. Kontynuowane są także prace przy budowie nastawni, która jest na etapie wyposażania w urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Jak informują Polskie Koleje Państwowe S.A., prace budowlane przy budowie nowego dworca Olsztyn Główny zakończą się w sierpniu bieżącego roku. Otwarcie dworca dla pasażerów nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych zgód administracyjnych, a także zakończeniu odbioru inwestycji z wykonawcą robót budowlanych. Obecnie wartość inwestycji wynosi 87 milionów złotych brutto. Na budowie Olsztyna Głównego zakończyliśmy pracę przy wykonaniu poszycia dachowego, a także przy montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Obecnie finalizowane są prace przy montażu elementów ozdobnych dachu budynku. Zakończyliśmy również pracę przy szkleniu elewacji dworca, na której zawisł już zabytkowy neon dworzec kolejowy. Wewnątrz budynku zakończyliśmy montaż wszystkich wind, a także schodów ruchomych.
Oprócz tego prowadzone są prace glazurnicze, a także budowa ścianek działowych w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych. Natomiast w holu dworca układane są płyty granitowe, posadzki. Poza budynkiem dworca na zewnątrz finalizowane są prace przy budowie ściany oporowej pochylni, a niebawem rozpoczną się prace związane z wykonaniem samej pochylni, a także schodów terenowych. Obok dworca działa węzeł przesiadkowy. Teren wokół, który do tej pory raczej odstraszał pasażerów pociągów, zmienił się nie do poznania, stając się jedną z wizytówek miasta. Pozostaje jeszcze kwestia starego dworca PKS. Czy w tym przypadku miasto zamieni się gruntami z deweloperem? My wyceniamy wartość nieruchomości na dworcu, tymi, którymi oni dysponują, na poziomie około 8 milionów złotych, a oni wyceniają te nieruchomości na poziomie 17 milionów złotych. A więc zbyt daleko nasze drogi tutaj się rozchodzą i nie jest możliwe zawarcie transakcji, ażebyśmy my ponad wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami mieli zapłacić jakiekolwiek większe pieniądze. Potrzebne są dalsze rozmowy i szukanie rozwiązania, które pozwoli nam znaleźć kompromis zgodny z prawem, który ostatecznie pozwoli nam zrealizować zintegrowane centrum przesiadkowe, bo jeśli to zostanie tak jak dzisiaj, że powstanie nowy dworzec kolejowy, a obok, straszący stary dworzec PKS-u wraz z budynkiem, który należy do zarówno w części niewielkiej retaila, ten wysoki budynek, a w znakomitej części w 90% do przewozów regionalnych, to będzie antywizytówka miasta Olsztyna. Przypomnijmy, w przypadku budowy dworca Olsztyn Główny od momentu rozpoczęcia prac harmonogram inwestycji był kilkukrotnie zmieniany z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych, m.in. w zakresie usunięcia azbestu odkrytego podczas prac rozbiórkowych, a także wykonania dodatkowego odprowadzania wód opadowych z placu i pochylni przed dworcem. Poza tym nie bez znaczenia dla realizacji kontraktu na początkowym etapie inwestycji były również problemy na rynku budowlanym związane z wybuchem wojny w Ukrainie. Pamiętacie wzruszającą historię starszego małżeństwa z Ostródy? Kobiecie została w zeszłym roku amputowana noga. Kobieta i jej mąż poddali się nowej, ciężkiej rzeczywistości. Nie szukali pomocy, nawet o nią nie prosili. To my zupełnie przez przypadek znaleźliśmy ich. Ich prośba chyba zaskoczyła wszystkich, nie tylko nas. Tutaj mało miejsca jest na chodniku, jak pan sobie radzi? Trochę niebezpiecznie. Muszę uważać, jak samochody są, ale różnie. W zimę czy coś się noga poślizgnie i tragedia jest. Co by się przydało, żeby było łatwiej? Żeby była taka barierka na wprost schodów, chociaż ze 2 metry czy ileś, nie? Żeby było zabezpieczenie, że ja się oprę o tą barierkę. Deklaruję, że ta barierka za chwilę się tam pojawi, bo ona po prostu da niejako bezpieczeństwo zjazdu z tej klatki schodowej tym ludziom. Podejrzewamy, że każdy z niecierpliwością wypatrywał efektu, czy słowo zostanie dotrzymane. Jak widzimy, zostało. Dla wielu ta barierka to może niewielka rzecz, ale dla państwa chmielińskich z Ostródy jest niczym spełnienie największego marzenia. Bardzo dziękuję, jestem zadowolony. Jest bezpieczniej, jest wygodniej? Na pewno bezpieczniej, tam może wygodniej, to tam wygodniej, ale chodzi o bezpieczeństwo. To jest najważniejsze. Małe rzeczy cieszą najbardziej i wielką sztuką jest potrafić je dostrzegać i doceniać. Sprzyjające warunki atmosferyczne ćwiczeniom to nie były. Było zimno, wiał wiatr i trochę padało. Ale co tam? Piknik młodzieżowych drużyn pożarniczych w Dąbrównie to okazja do sprawdzenia samego siebie i swojego teamu. Zgrany zespół w akcji to podstawa. Przez wąż strażacki przepływa zimna woda. Przez żyły młodych adeptów sztuki pożarniczej gorąca krew. To było tak, że wujek zaczął chodzić, a ja lepiłam wszystko, co było w straży, bo mi wszystko wujek opowiadał i ja mówiłam, to ja też będę w straży. Dobrze, i będę mogła sama to robić i nie będę musiała słuchać. Jak to wyglądało? Tak. Tak właśnie się interesowałam tak bardziej strażą i tak, żeby się czegoś tam jeszcze nauczyć od naszych opiekunów.
Do Dąbrówna przyjechało 12 drużyn z 4 powiatów: nowomiejskiego, działdowskiego, ostródzkiego i olsztyńskiego. Czekało na nich wiele specjalistycznych zadań. W aż 3 punktach zlokalizowanych wokół miejscowości Dąbrówno stanęli do strażackiej rywalizacji, która ma na celu nie tyle wyłonienie zwycięskiej drużyny, ile sprawienie, by wszyscy nabyli nową wiedzę i umiejętności. W jednym z zaplanowanych miejsc czekała na nich niespodzianka. Tam grupa specjalistyczna ratownictwa chemicznego jest z jednym z 4 w Polsce samochodów do dekontaminacji zbiorowej. Jest to wóz, którego dzieci i młodzież nie widzą na co dzień. Stoi przed naszą strażnicą, są funkcjonariusze z Komendy Miejskiej z Olsztyna. Można go obejrzeć, można posłuchać, na czym polega dekontaminacja. Skoro już o wozach strażackich, Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadziła szkolenie z jazdy w terenie dla strażaków z powiatu olsztyńskiego. Jak widać, nawet dorośli, zawodowi strażacy nieustannie muszą podnosić poziom swoich umiejętności, a młodzi, no cóż, lubią słuchać starszyzny i czerpać z niej przykład. Teraz się spotkaliśmy z ogniem, jak pan Marcel, czyli nasz opiekun, pokazał nam sztuczkę, że zapalił świeczkę i szklanką przykrył. I było to dla nas bardzo ciekawe, bo tlen się skończył i od razu świeczka zgasła. I to było dla mnie bardzo ciekawe. Co strażaków bardzo cieszy. Z myślą o swoich następcach nie tylko pracuje się nad rozwijaniem umiejętności młodzieży, ale także nad infrastrukturą, która ma im służyć. W 2022 roku miało miejsce oficjalne przekazanie ostródzkim strażakom terenu pod planowaną budowę nowej siedziby. W ramach postępowania przetargowego wyłoniony został główny wykonawca. Najpewniej jeszcze w kwietniu podpisana zostanie umowa i w maju będą mogły rozpocząć się prace. Budowa odbywać się będzie etapami rozłożonymi na poszczególne lata. Nowa siedziba powstanie w miejscowości Górka koło Ostródy. Powstaje tuż przy granicy, czy przy siedzibie nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, specjalny kompleks sportowo-szkoleniowy, gdzie młodzież z całego powiatu ostródzkiego, a mam nadzieję, że nie tylko, będzie miała możliwość rywalizacji, ćwiczeń, takich właśnie pikników, organizacji, jeżeli chodzi o sport pożarniczy, ale także o takie imprezy piknikowe. Jest to zawód cieszący się dużym zaufaniem społeczeństwa. Kto ma ochotę, już 4 maja o godzinie 11 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ma okazję wziąć udział w centralnych obchodach Dnia Strażaka. To może być dobry kierunek na majówkę dla całej rodziny. Wnuczek z kolegą ukradli babci oszczędności całego życia w kwocie 65 tysięcy złotych. Obaj zostali zatrzymani przez policjantów i usłyszeli zarzuty. 17-letni mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do mrągowskiej komendy. Kryminalni przyjęli oficjalne zawiadomienie o przestępstwie od 81-letniej kobiety. Z jej zeznań wynikało, że mieszkała razem z synem i wnukiem. Gdy syn został skierowany do szpitala, pojechała go odwiedzić. Kiedy wróciła do domu, poszła do skrytki, w której trzymała pieniądze. Gdy ją otworzyła, zauważyła, że nie ma w niej pieniędzy. O sytuacji poinformowała zięcia, który wezwał policję. Policjanci zebrali materiał dowodowy, przesłuchali świadków, w wyniku czego okazało się, że wnuczek dokonał kradzieży wraz ze swoim 17-letnim kolegą. Mężczyźni, zanim kobieta zorientowała się, że została okradziona, zdążyli wydać część pieniędzy, kupując m.in. hulajnogi elektryczne. Twierdzili jednak, że pieniędzy było znacznie mniej, bo 40 tysięcy. Policjanci zabezpieczyli przedmioty, które jako ostatnie 17-latkowie zakupili i ustalają, co stało się z pozostałą kwotą pieniędzy. O ich dalszych losach będzie decydował sąd. To taka radosna forma ewangelizacji. Nawet pogoda tej niedzieli nie zawiodła. Śpiewy, psalmy, modlitwa. Świadectwo doświadczenia miłości Boga w życiu. Kto ma ochotę, potrzebę podzielenia się swoją historią, tutaj miał taką możliwość. Wielbiajcie Pana na krytrze, przy harpie dziesięciostrunnej Jemu śpiewajcie.
Przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie zgromadzili się członkowie z trzech wspólnot. Ewangelizacja odbywa się z udziałem kapłana katolickiego. Są tu ludzie, którzy wiarę traktują absolutnie na serio i dzielą się nią z innymi. Jest to cykliczne wydarzenie, prowadzone na całym świecie. Odbywa się po Wielkanocy. Za tydzień w niedzielę 28 kwietnia kolejne spotkanie ewangelizacyjne, ale w Morągu w Parku Miejskim o godzinie 15. Jest to wydarzenie, obok którego nie da się przejść obojętnie. Dużo pozytywnej energii udzieli się niejednemu, tylko trzeba chcieć. Mają talent, słuch muzyczny i ogromną motywację, by uczyć się nie tylko przedmiotów szkolnych, ale i muzyki. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kętrzynie zaprezentowali swoje umiejętności przed przedszkolakami. Do państwowych szkół muzycznych pierwszego stopnia mogą zgłaszać się dzieci, które mają co najmniej 6, ale nie więcej niż 10 lat. Przed przyjęciem do placówki nauczyciele badają predyspozycje dziecka. Kandydat lub kandydatka muszą zaśpiewać piosenkę oraz powtórzyć usłyszane dźwięki. Jak zaczęłam grać, miałam 7 lat i czasem się denerwowałam, że mi coś nie wychodzi, ale mama mi mówiła, że będzie dobrze i się nie poddawałam. I jak poszłam na rekrutację, pamiętam, że to było jeszcze nie tutaj, tylko w innej szkole, to pamiętam, że musiałam coś zaśpiewać i właśnie akurat piosenkę, którą zaśpiewałam, to wybrałam ją z ćwiczeń w szkole. Na początku chciałem pójść na pianino, ale nie dostałem się, bo nie zdobyłem danej ilości punktów i miałem propozycję, żeby pójść na akordeon. No i wybrałem ten instrument. Jak chodzę do zwykłej szkoły i do muzycznej, to czasami jest tak na przykład, że mam dużo lekcji w podstawowej i właśnie też wcześniej jest szkoła muzyczna i czasami właśnie trochę nie nadążam, ale zazwyczaj jest dobrze. Warto dla zainteresowań, dla pasji, żeby właśnie mieć jakąś pasję w życiu. Szkoła muzyczna przygotowuje młodych muzyków do występów na scenie. Uczniowie muszą radzić sobie z tremą i nie tylko dać wspaniały występ, ale również zadbać o elegancki wygląd. Występy publiczne dla mnie to jest ciekawe doświadczenie, bo z każdym następnym występem nabieram doświadczenia i coraz lepiej mi to wszystko idzie. Oczywiście jest lekki stres przed każdym występem, bo to jest normalne, ale umiem sobie z tym poradzić i mi występy sprawiają dużą przyjemność. Wiadomo, że zawsze są jakieś lekkie stresy. Wczoraj tego doświadczałam, ponieważ byłam na konkursie. Był stres, ale jakoś sobie właśnie poradziłam i bardzo byłam zadowolona z mojego występu. Sprawia mi to bardzo wielką przyjemność, występowanie na scenie. Bardzo lubię grać na fortepianie i grać wybrane utwory. Badania przydatności w Państwowej Szkole Muzycznej w Kętrzynie zaplanowane są na piątek, 26 kwietnia od godziny 16.30, a także na piątek i sobotę, 7 i 8 maja od 16. Harmonogram znajdziemy na Facebooku placówki.
Do Ostródy nikt pierwszy lepszy nie przyjechał. 630 zawodników z 45 klubów. Zawzięte walki, nawet kibice mocno zaangażowani. Nic tylko walczyć w pocie czoła o jak najlepszy wynik, co łatwe nie było, biorąc pod uwagę wysoki poziom startujących zawodników. Oj, pierwszych miejsc było i to nie jedno. Lecz no, idą i się zbierają, więc zbieram je i się ustawiam na trofeum. To powiedz mi, gdzie siebie widzisz tak za 10-15 lat? No może w Japonii, to może się dojdzie do tego, że Japonia może będzie zaliczona faktycznie. Ostrucki klub Kyokushin Karate po raz czwarty gościł zawodników nie tylko z Polski. Turniej ma sympatyków z różnych państw. Termin imprezy zdaje się bardzo im odpowiadać. Każdy turniej to taki ambitniejszy trening. Jak widzicie, jest 5 mat, czyli bardzo duża frekwencja i zaczynamy od 6-latków, kończymy na seniorach, tak? Osób powyżej 35 roku życia, więc poziom w ogóle turnieju jest bardzo wysoki z uwagi na to, że bardzo dużo zawodników startuje za miesiąc w mistrzostwach Europy, więc oni przyjeżdżają się też tutaj sprawdzić do Ostródy. Tutaj każdy zadany cios ma swoje znaczenie, są różne techniki. Zawodnicy walczą zgodnie z wybranym przez siebie stylem, ale wszystko według zasad. Ja wolę kumite, ponieważ lubię walki. No, układy formalne, czyli kata, mi nie pasuje po prostu. A dlaczego ci nie pasuje? Trzeba się dużo uczyć. Spotkania między klubami, regularne treningi, turnieje. To coś, co uczy nie tylko stylu walki, ale to także lekcja charakteru. Silna wola, asertywność, determinacja. To powinno cechować zawodników Kyokushin Karate. Głównym celem jest po prostu propagowanie zdrowego stylu życia wśród naszych uczestników, wśród wszystkich zawodników, którzy trenują bez żadnych używek, bez alkoholu, bez papierosów i tak dalej. Zazdrościmy talentu i odporności na ciosy. To ogromny wysiłek fizyczny, to mocna psychika. Z pewnością nie są to łatwe rzeczy.